Dużo ostatnio mówimy na Paśniku o proroku Jonaszu, ale akurat w tym fragmencie nie tyle chodzi o proroka, tylko o samych Niniwitów. Prorok głosi tak, jak Pan go posłał, tak, jak kazał mu głosić, ale do tych, po których naprawdę trudno się spodziewać nawrócenia. Niniwici byli uznawani za najokrutniejszy naród i na pewno trudno byłoby się spodziewać, że się nawrócą. Może dlatego używamy właśnie tego przykładu, aby pokazać, że nawet ci, którzy w naszym przekonaniu są daleko, czy którzy są niezdolni wręcz do nawrócenia, potrafią zmienić swoje życie. Jeżeli oni potrafią, to i dla nas jest nadzieja. Możemy pójść za tym słowem. Możemy pójść nie tylko za słowem, ale właśnie za ich przykładem, żeby zostawić to, co jest złe, co jest w naszym życiu niepotrzebne, a czasami może nawet okrutne, żeby to bez żalu porzucić, aby pozwolić się Bogu nawrócić, aby pozwolić Bogu się poprowadzić w nowy sposób. Niech ci, którzy są daleko, będą dla nas przykładem. Może szczególnie my, którzy uważamy się za tych, którzy są blisko Pana Boga, tego najbardziej potrzebują. Zrozumienie tej Ewangelii wymaga takich kilku wprowadzeń. Pierwsze dotyczy tego określenia ewangelisty: to plemię żąda znaku. Plemię, pokolenie, może ci ludzie, którzy byli bezpośrednio słuchaczami Jezusa, ale to oznacza również my. My, którzy nie zawsze podążamy za Słowem Bożym, nie zawsze jesteśmy wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa. Że łatwiej by było wierzyć wtedy, gdy jesteśmy w wielkim tłumie, przeżywamy jakieś wspaniałe uroczystości, emocje, przyjechał jakiś wielki kaznodzieja, boszobora albo ktoś tam i są znaki, jest taki entuzjazm wiary, tak? I oczekiwanie na więcej. To plemię to jest również oznaczenie tego doświadczenia, jakie dzielimy ze światem. Ludzie nie wierzą, ludzie nie interesują się Bogiem. Ludzie wokół nas mają inne pomysły na życie, innego rodzaju duchowości. Próbują rozmaitych rzeczy i spraw po to, żeby swoje życie usensownić. I my jesteśmy poddani ich oddziaływaniu. I czasami słabnie nasza wiara. I też chcielibyśmy czegoś takiego, co by potwierdziło tego Jezusa. Co by spowodowało, że ten Jezus jest taki oczywisty, dostępny, taki prosty, czysty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, znak Jonasza. Co to znaczy znak Jonasza? Warto sobie przypomnieć, że to był prorok, którego Bóg chciał posłać do wielkiego miasta, do Niniwy, po to, żeby uratować Niniwę, żeby tam głosił i wzywał do nawrócenia. Prorok tego nie chciał zrobić, bo mu się nie podobała decyzja Pana Boga i zaczął uciekać od tej misji. W czasie tej ucieczki, podróży przez morze, wyrzucono go za burtę w czasie burzy, połknęła go wielka ryba i przebywał tak we wnętrzu tej ryby przez 3 dni, 3 noce i potem został wypluty na brzeg. Dopiero po tych 3 dniach i nocach spędzonych we wnętrzu ryby wyruszył do Niniwy i podporządkował się Słowu Bożemu. W tej Ewangelii, jak Pan Jezus mówi, że nie będzie żadnego innego znaku oprócz znaku Jonasza, to mówi o sobie, że to On jest tym, który umrze za nas z miłości na krzyżu. Przez 3 dni będzie w ciemności śmierci.
Tak? I po 3 dniach zmartwychwstanie. To jest prawdziwy znak Jonasza. To nie chodzi o cuda, nie chodzi o jakieś niezwykłe przeżycia, nie chodzi o jakąś nową modę religijną, nie chodzi o jakieś jeszcze dodatkowe stymulacje, żeby wierzyć. Tym jedynym znakiem jest Jezus Chrystus. W pewnym sensie jesteśmy ubodzy i trochę podatni na takie ośmieszenie, zranienie, bo jak zaczynam mówić o Jezusie, to ktoś mówi: Boże, tylko nie ten Jezus, znowu ten Jezus, tylko wy to tylko Jezus, Jezus, Jezus. Nie dano nam żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Naprawdę. Tylko w tym imieniu jest nasze życie.